No cześć chłopaki i dziewczyny. Słuchajcie, od jakiegoś czasu poczułem, że programuję inaczej. Polubiłem JavaScript. Pokażę wam czemu. Po pierwsze, mowa tu o normalnym JavaScripcie, a nie jakieś webpaki, reakty, nie wiadomo co. Okazuje się, że jest normalne importowanie rzeczy z innych plików. Nie trzeba wszystkiego jako skrypt dodawać w pliku HTML, tylko można zaimportować jeden skrypt jako moduł i ten skrypt może zaimportować inny skrypt. Tutaj zamienia stringa na wielkie litery. Powinno być siemaneczko, mordeczki wielkimi literami. Świeżymy, jest, proszę bardzo. Jak w prawdziwym języku programowania. Okazuje się, że są normalnie klasy i pola, i konstruktory, i metody, i dziedziczenie. Można kazać się przedstawić nowemu ziomeczkowi, co się go stworzy. Można wywołać metodę, dostawać się do pól. Zobaczmy. Siemaneczko, mordeczki. Jestem Marian Paździoch, a nie ma mordeczki. Błąd. Błąd w kodzie. Można też zrobić prywatne pole. I wtedy już nie można się dostać do zmiennej, nawet jak się wpisze hash. Private field nie można. Można też stworzyć obiekt wyższego typu. Się nadpisze metoda. Jak w prawdziwym języku programowania. Dajmy na to, że mamy JSON-a z jakimś ziomeczkiem, który może mieć, ale może nie mieć nazwiska. Wczytujemy sobie fetchem. Jeżeli jest undefined, to ustawiamy na anonim, elegancko wyświetlamy. Jest anonim. A jak dodamy paździocha, to jest paździoch. Z powrotem do samego Mariana. Wystarczy w JavaScriptie zrobić tak. Już sprawdza, czy jest undefined. Ale zamiast tego można zrobić tak. I też działa tak samo. Taki operatorek elegancki, nowoczesny, jak w prawdziwym języku programowania. Teraz dajmy na to, że chcemy sobie o tako zaznaczać opcję i po kliknięciu wypisać w konsolę, co tam się wyświetliło. Więc najpierw kliknięcie, sprawdzamy, czy już było zaklikane, bo jak nie, no to będzie undefined i będą problemy. Print. Tutaj tak samo z zaznaczeniem, jeżeli poprzednio nie było nic zaznaczone, no to nie ma z czego zabrać klasy, więc znowu by były jakieś tam null pointery, undefinedery, więc też trzeba sprawdzić. I tutaj w JavaScriptie też jest nowoczesny, jak w prawdziwym, a nawet w niektórych językach zwykłych takiego czegoś nie ma. O, hops. I się nie wywoła metoda, jeżeli jest to undefined. Proszę bardzo, odświeżamy. Tyk, 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 tyk i coś nie działa. Bo nie tutaj dałem znak zapytania. O, teraz działa. Teraz załóżmy, że mamy takie coś i chcemy wczytać z pliku jakiegoś API czy skądś ziomeczków. Mamy ich w JSONie, no i chcemy, żeby taki osi HTML-ek zrobił, więc nie trzeba, jak się okazuje, tworzyć nowych elementów przez tam dokument create element, tylko można normalnie wziąć to, skopiować, wkleić jako HTML, jako inner HTML sobie wkleić po prostu tekst. Jeszcze przy okazji do stringa użyć takiego czegoś i normalnie można w środku stringa podawać zmienne, jeżeli się go zacznie takimi ciapkami, a nie takimi ciapkami. I uwaga, uwaga,
działa i fajnie i łatwo i pewnie dłużej działa o pół milisekundy, więc jak ktoś ma w zespole jakiegoś, nazwijmy go Faprysia, to może się przyczepić, jeżeli ma na tym punkcie Fisia. Teraz dajmy na to, że mamy jakąś tablicę i chcemy wyfiltrować w pewien sposób. Na przykład ziomków, co są po 40 włącznie i kończą się na A, czyli są boboma. I stworzyć sobie taki string. Bo można tylko pętlą zrobić, a można jak w prawdziwym języku programowania takimi jakby streamami jak z Java, czy linkuami, z chasha, czy jeszcze czymkolwiek innym, z czegokolwiek innego. Takim funkcjonalistycznym designem. I to samo wypisuję, gorąco polecam. Ostatnia rzecz to jakby pobieranie wartości z tablic i przez inicjalizację zmiennych w takich dziadach. To powinno wziąć dwa pierwsze elementy z tej tablicy i wypisać do konsoli. Elegancko działa. I to fajnie można użyć przy regexpach, bo exec zawsze zwraca cały ten zmaczowany tekst i dalej w elementach tablicy wartości z grup. No i na przykład wpiszemy sobie, nie wiem, pikoszek, to albo nie, niech będzie 0. Nie przesadzajmy. I proszę bardzo, do zmiennej var name idzie piekoszek, do operatora równa się, do wartości 0. Jakby był jakiś taki na przykład operator, to od razu tu wspaniała rzecz. Tylko trzeba to dobrze napisać.